Nie działa lokomotywa. Jak nie działa lokomotywa, to pociąg nie jedzie. A jak nie jedzie pociąg i nie działa lokomotywa, to nie ma prądu i ogrzewania. Jeżeli nie ma prądu i ogrzewania, no to oznacza, że za kilka godzin tu będzie piekielnie zimno. Możemy stracić w ogóle łączność, bo za chwilę komórki zaczną padać. Nie ma żadnego kontaktu z maszynistami węgierskimi, którzy są prawdopodobnie przerażeni tym, co się dzieje, a pociąg się po prostu rozpada. Dano nam najstarszy pociąg, jaki istniał na PKP, powinien być dawno na złomie, mimo tego, że pobrano nas takie pieniądze, jakby to był najnowocześniejszy pociąg świata. Nie ma ogrzewania, to dlatego. Para jeszcze z ust nie leci, czyli jest powyżej 6 stopni. No jest strasznie zimno. Nie wiem, co się stało. Pociąg stanął i czekamy, co będzie dalej. Widzę, że nie ma światła, prawda? Nie ma światła, nie ma ogrzewania. Stoimy już przeszło godzinę, a właściwie jesteśmy cały czas w Budapeszcie. Czyli tak, jakbyśmy się w ogóle nie ruszyli. No właśnie nie wiem. Co pana bulwersowało? Tu zimno, tutaj nie mogę przejść przez ten wagon. Niesamowicie, jakie warunki mamy do jazdy. Przede wszystkim opóźnienia, niesamowite opóźnienia. A słyszał pan, co się stało? Nie wiem, lokomotywę gdzieś odpięli, coś tam zmiana były. Nie wiem, co się dzieje, dlaczego. A coś innego jeszcze, bo coś znowu podpięta jakaś lokomotywa, coś ruszyliśmy. Kto powoła się, że jest z piątki? I może darmową herbatę tu dostać, tylko że ponieważ jest ciemno. Z piątego wagonu? Tak. Znaczy no Ewa, ty też no. Ale co? Czyli każdy z piątki może herbatę dostać. Każdy z piątki tutaj, tylko że pani jest ciemno i nie może jeździć. Ciężko jest jej tutaj z wózkiem przejechać. Więc proszę, żeby tu podejść w tą stronę, w stronę Warsu i kto chce skorzystać z darmowej herbaty. Tylko żeby nie wszyscy naraz, bo to... Stoimy, aha, będziemy lokomotywę jeszcze zmieniać, tą po drodze musimy zmienić. Dobrze, no. Słuchaj, powiedz Tomkowi, co masz powiedzieć. Dobra. I uzgodnij, kiedy Dobra. Można nadać komunikat. Dobrze, oczywiście. Bo ja już nie chcę się... Ja wiem, kiedy można, jak tylko ruszymy się na ładnym lokomotorze. Stoimy, wyjechaliśmy z Budapesztu, stoimy w polach. Jest zimno, w tej chwili nie wiemy, co zrobić z ludźmi, ponieważ no, zaczyna być tak zimno. Jest tutaj ile w tej chwili? No, no minus 5 czy 10 stopni. I za bardzo nie wiemy, co z tym fantem zrobić. To jest 600 osób, proszę Państwa, to nie ma żartów. Nie mamy żadnej informacji od władz węgierskich, nie mówiąc o władzach polskich, które mają to wszystko w nosie. Nie wiem, no, nie można ludzi wyprowadzić na zewnątrz, bo tam jest śnieg. No. I stoimy i się zastanawiamy, co zrobić. No przed chwilą przyszli, czy jakąś herbatę, ale co herbata tutaj pomoże w tej sytuacji? 22 godziny jechaliśmy, proszę Państwa, do Budapesztu z Warszawy. No przecież to jest skandal totalny. Kończą się gwarancje na te wagony. Po rusku jeszcze jest napisane na tych wagonach. To są wagony, które mają po 40 lat. No. Przyjechały maszyny, które miały oczyścić kanalizację, tutaj toalety i Węgrzy nie mają takich łączy po prostu, bo tego się już nie produkuje od kilkudziesięciu lat. Takimi wagonami nas wysłali do Budapesztu. I myślę, że podjęto decyzję, że dają nam najgorsze, co mają, żeby ludzi zniechęcić, a może zdarzy się coś jeszcze. Znaczy, na pewno prezes PKP już ma sprawę prokuratorską. Ja, moim zdaniem to przekracza granicę oszustwa. Mówię o PKP Intercity. Natomiast oczywiście będziemy żądać zwrotu wszystkich pieniędzy. Zobaczymy, co można w polskich sądach uzyskać.